Na szybko chciałbym Was jeszcze zaprosić na mojego Instagrama. Za każdego followa dostaniecie ode mnie mega spam serduszek. Dzięki. Zapraszam Was na stronę luxcoins.pl, gdzie kupicie monety do FIFA w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy. Możecie płacić przelewem, blikiem oraz paysafe cardem. Z kodem rabatowym Leszek otrzymasz 5% końców więcej. Link do strony w opisie. Polecam. Drafcik. Fut fanta... Ale dobrze, Sisoko jest. Dobrze, dobrze. Vamos, vamos. Uhalala. Sisoko. Ładnie, ładnie. A już myślałem, że Dembele, nie? Ale ładnie, ładnie, ładnie. Dobra, Sisoko. Drafcik zwrócony. Mamy kartę urodzinową. Let's go. Gelson Martins. Ja pierniczę, jak urodzinową kartę fantazy. Let's go. W końcu coś ciekawszego. Trafiliśmy niżeli jakiś, kurczę, bramkarz. Jak zacząłem Portugalii na początku, też myślałem, że znowu to samo. Dziwnie tak jakoś są ułożone te karty, ja nie wiem. Tutaj mamy 5 sztuczek, 3 słabszej nogi. Trochę szkole tej słabszej nogi, ale widać, że naprawdę bardzo potężny zmiennik. Okej. No i spoko, mamy kartę za pół banieczki. Ja się naprawdę bardzo cieszę, świetnie po prostu. Dobra, i ostatnia paczka. Wszyscy rzadcy. Czy będzie łaka, ostatnia szansa. Francja, napastnik! Mbappé! 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 Dyskoteka, żeby miał z czym tańczyć! Jest karta. Bardzo dziwna. Droga do finału. ŚP? Tak jest! Tak jest, da się, Tiago. I tak nim nie będę grał. Szkoda, że niewymienny, ale da się, da się. Ale jestem zadowolony. Powiem wam, że dobrze. Aubameyang i Cavani, więc paczka naprawdę spoko, nie? Paczka naprawdę spoko. Na pewno go przetestujemy z drugiej strony. To jest karta dynamiczna. To teraz co? Liverpool, drugie miejsce zaraz za Realem Madryt. Taki cel, jeśli chodzi o tą Ligę Mistrzów. No, wypada. O, idzie kolejna ikona, come on, kolejny moment, oj, ale to ma, ale to trafił, jeszcze inform, ja pierdykam. /80. O, trafiłem ikonę prawie w takiej paczce. Na dodatek wymienną. Kto by się spodziewał? Pierwsza ikona w tej FIFA i na dodatek wymienna warta bańkę. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Ja myślałem, że ten, że te flary to są jakaś inna, a tutaj jakoś tota, nie tota, tylko zawodnika tygodnia. Myślałem, że trafię czy coś. A tu Ferdinand. Kurczę, zaskoczyłem się. Zaskoczony jestem. Bańkę, kartę trafić. I to wymienną na dodatek. To jest ikona Prime. Najlepsza. Ferdinand. Kurde, fajnie, fajnie. Rio Ferdinand. Dobra, wysyłamy do klubu. Wyślijmy listę. Kurczę, to zarobiony jestem. Robiąc... Zobaczymy. O, ikona! Włochy! Oj! Del Piero idzie! Proszę bardzo! Ranga trzecia! Food Champions! Optimus! Oj! Pogba jeszcze do tego! No i kolejny milion! Proszę bardzo, widzowie!
pierwszą ikonę w swoim życiu i to najlepszego lewego obrońcy w historii tej jebanej, kurwa, dyscypliny sportu. Kurwa, ty, ale jaja. Uwaga, uwaga, co się będzie? Będzie ikona moment! Szkocja, Kenny Dalglish! O kurcze pieczone! Jest to zawodnik, mi się daje wart powyżej miliona na pewno, więc była to na pewno dobra decyzja. Kenny Dalglish, przetestujemy go sobie dzisiaj. Aliam Roberta Lewandowskiego wersji Totem na napadzie, więc chyba będę go musiał sprzedać. Nie wiem, co tutaj się stanie z moim składem, ale Kenny Dalglish jest to na pewno ikona, którą da się grać. Ile on kosztuje? 1,5 miliona. Czyli można powiedzieć, że więcej niż Garincha, niż kosztuje to SBC, bo ono kosztowało dokładnie 1,2 miliona. Okej, dobra. Zrobiłem sobie podgląd, w ogóle bez nagrywania, więc to jest tak jakby troszeczkę w trakcie. To jest paczka za 7,5 tysiąca z podglądem. Ja sobie to tak w trakcie po prostu włączyłem nagrywanie, no bo hello, Ruud Gullit? Wersji mid prime. Prime czy mid? To jest prime, 9.3 to jest prime, SN. Na początku myślałem, że to jest Cruyff i mówię, Jezu, Cruyff, a trafiłem, ale fajnie. Ale nie, to jest Ruud Gullit 9.3. Ja sobie aktualnie właśnie sprawdzam, ile on kosztuje. To nie wiem, z 4 miliony? Gullit, zobaczmy. Ruud Gullit 9.3. O kurczę, widzowie. No, niespodzianka, ale z jakiej paczki w ogóle? On kosztuje 3 900 000. Jest to najlepszy mój traf w życiu. I to z paczki za 7,5 tysiąca. Jak wcześniej mówiłem, że te paczki w ogóle nie oddają, bo byłem po prostu do tego przekonany. Teraz macie potwierdzenie oczywiście, już jestem cały w emocjach. Ale trafiliśmy Ruuda Gullita wymiennego Prime z paczki z podglądem. No, wydaje mi się, że to jest chyba najlepsza paczka z podglądem na polskim YouTubie. No, też nie oglądam zbyt dużo YouTuberów fifowych, ale nie sądzę, żeby ktoś z tych popularniejszych trafił kiedykolwiek taką kartę z podglądu. Ja już się w ogóle z wami zdążyłem pożegnać na tych pikach z myślą, że to będzie odcinek do wyrzucenia tak naprawdę i naprawdę w ogóle go nie dodam, ale trafiamy Ruuda Gullita 93. No jest to po prostu niesamowite. Weź tą pracę, odstaw, zapalmy papieroska, niech buty.